ilustrator. Koszulka też wznowiona, czy oryginalna? Nie, robiłem Sławkowicę z Kiewicza. Ja to rozbierałem. Okay. Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać, dlaczego komunizm nie został w Polsce rozliczony. Ale ja lubię zaczynać od rzeczy i uważam, że warto też dostrzegać pewne rzeczy optymistyczne. I tak jak patrzę na to, co nawet w tym tygodniu obserwujemy w mediach, nawet tych, które w innych sprawach potrafią kłamać, to myślę, że jeden fakt w tym wszystkim jest no, chociaż trochę optymistyczny. Znaczy, moim zdaniem nikt już nie neguje, że komunizm nie został rozliczony. A mam wrażenie, że gdybyśmy się jeszcze 10 lat temu spotkali, to ta dyskusja, może nie w tym gronie, ale generalnie rzecz biorąc w Polsce, mogłaby dotyczyć tego, czy został rozliczony. W tej chwili wiemy już, że nie, bo generał Kiszczak, który prawda, cierpi na otępienie psychiczne, a jednocześnie potrafi wyżyć się na działce, jest tego widomym dowodem, bo można zostać skazanym za nazwanie SBK człowiekiem nikczemnym i doprowadzonym do bankructwa. Bardzo ciekawe grono dzisiejszych dyskutantów, bo ja mam wrażenie, że to są trzy bardzo różne perspektywy. Oczywiście każdy z obecnych tutaj panów jest, czy z pasji, czy z wykształcenia, historykiem. Każdy ma pojęcie bardzo dobre o sprawach, powiedziałbym, ideowych, czy też takich dotyczących historii idei. Ale każda ta perspektywa jest inna. Tadeusz Burzański, autor reportaży, autor książek, które dynamicznie, twardo, bezkompromisowo zaglądają oprawcom do domów. Autor śledztw dziennikarskich także. Leszek Żebrowski, autor no, dzieł po prostu historycznych, tak bym to ujął, który daje ogólne, powszechne spojrzenie, bardzo dociekliwe, ale to jest twarda historia, no i profesor Marek Chodakiewicz, który powiedziałbym, że na takim najwyższych diapazonach pewnych rozważań ideologicznych i ideowych się porusza. Więc nie przeciągając, panowie, wasza odpowiedź na pytanie, dlaczego komunizm w Polsce nie został rozliczony. Ja mam swoją tezę, ale może wrócę do niej później, żeby nie narzucać dyskusji, bo te różne perspektywy, moim zdaniem, dają ciekawy początek wyjścia naszej dyskusji. Zacznę może od profesora Chodakiewicza, tutaj jego książka wznowiona. Myślę, że to będzie kolejny bestseller. Panie profesorze, przy okazji ogromne podziękowania za to, co pan robi dla obrony dobrego imienia Polaków, dla obrony prawdy historycznej. Pana głos z daleka, ale z tym autorytetem. Ale z pana autorytetem ma dla nas, dla Polaków, znaczenie szczególne. Oglądamy teraz niemiecki serial, z którego wynika, że Polacy to byli wstrętni antysemici. W odróżnieniu od dobrych Niemców, którzy nawet jeśli mordowali, to z ogromną przykrością, ale generalnie rzecz biorąc, cały ten proceder barbarzyńskiego mordowania całego narodu żydowskiego i narodu polskiego i innych narodów, to było coś zewnętrznego w stosunku do normalnych Niemców, coś im narzuconego, nawet oni też cierpieli na koszmar i makabra, musimy wszystkie siły zmobilizować. Ale wracając do komunizmu, panie profesorze, dlaczego pana zdaniem komunizm w Polsce nie został rozliczony? Tak, nie. Dziękuję państwu przede wszystkim, że wybraliście państwo zakamarki Traffic Club i sztuczne światła ponad dobrą pogodę, co się w Polsce nierzadko zdarza. Dziękuję, że przybyliście tutaj. Nie chcę kraść pioruna Lechowcowi ani panu Burzańskiemu. Oni, jestem pewien, będą jechać na Komunę i Różowych tutaj. Jak również zauważą, no, ci się bronili i bronili swoich interesów. To jest jeden powód. Drugi powód, zauważą na pewno, że nie było takiej woli, ani kadr, ani zrozumienia konieczności osiągnięcia zwycięstwa, tak żeby Polska odżyła, tak jak odżyła po 123 latach upodlenia zaborami, dając w dziób bolszewikom, Czechom, Niemcom, Litwinom, Ukraińcom i wszystkim innym, którzy się napotoczyli, co wlało w Polskę siłę, dumę i wolę rozwoju przez dwudziestolecie międzywojenne. Ja powiem o czymś innym. Nie było rozliczenia komunistów, dlatego że Zachód tego nie chciał. Były plany i te plany były wykonywane, żeby rozwalić komunę tak długo, jak była administracja prezydenta Reagana.
potem kolejna administracja, na której czele stał George Bush Senior, zajmowała się przede wszystkim zarządzaniem kryzysem. Czyli były wielkie wysiłki, żeby utrzymać stabilizację na świecie. Stabilizację, a nie rozwalanie. Co więcej, część duża ekipy prezydenta Busha, nie ci, który odziedziczył po Reaganie, tylko jego ekipa i jego ludzie, robili wszystko, żeby utrzymać Związek Sowiecki jako byt. Żeby się nie rozpadł, żeby żył, żeby komuna sobie była, tylko żeby była łagodniejsza. A jak cokolwiek się działo innego, to starali się rzeczy uspokajać i utrwalać władzę ludową. Dam jeden przykład. Ambasador Stanów Zjednoczonych, to jeszcze nie zostało ujawnione, oprócz tego, że gadał ze mną, więc to ujawniłem sam i nie zaprzecza temu. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Watykanie dostał instrukcję, aby poprosić Ojca Świętego, żeby Ojciec Święty uspokoił Litwinów. To było w 1988 roku. Jan Paweł II to zrobił. Argument z Waszyngtonu był taki: Ojcze Święty, Gorbaczow jest naszym przyjacielem, jest to najlepszy prezent, jaki mogliśmy kiedykolwiek dostać, a Litwini się zaczynali awanturować. Trzeba ich uspokoić. I tak się stało. Papież użył swój autorytet i litwińscy nacjonaliści oraz ci, co udawali, że są na litwińskimi narodowcami, w pewnym sensie stonowali swoje działania. Przynajmniej na krótki okres. Powtórzę jeszcze raz. Nawet w administracji Busha nie było konsensusu, bo ci, którzy się przechowali i przeszli z administracji poprzedniej, z Białego Domu pod prezydentem Reaganem, oczywiście chcieli Sowietów zniszczyć. Dam przykład, chyba najbardziej dramatyczny. Prezydent Bush jechał do Sowietów i miał się zatrzymać w Kijowie. I grupa czterech filosowietów, czy też stabilizatorów i realistów, cyników, makiawelistów, zdecydowała, że prezydent Bush musi dać znak poparcia Związku Sowieckiego. Wzięli małolatę z Departamentu Stanu i powiedzieli: będziesz miała świetną karierę przed sobą, teraz napisz przemówienie. To jest to słynne Chicken Kiev speech, czyli tchórz z Kijowa, kiedy prezydent Bush zaapelował, żeby Związek, żeby wszystkie składowe narody Związku Sowieckiego ponownie się zakochały w Sowietach i zostały i utrzymały Związek Sowiecki. Taka była atmosfera po tym, jak już nie było prezydenta Reagana. Jeden z moich przyjaciół, który był asystentem wicesekretarzem stanu do spraw nie rosyjskich narodowości sowieckich, demonstracyjnie zrezygnował. Notabene to przemówienie napisała Condoleezza Rice. Stąd jej późniejsza kariera, była spolegliwa. Mój przyjaciel zrezygnował, demonstracyjnie wyszedł z rządu. Oznaczało to, że skompromitował publicznie, obraził i zaambarasował prezydenta Stanów Zjednoczonych. Oznaczało to, że nigdzie nie mógł znaleźć pracy, dlatego że republikanie mu nie dawali. Nie było dla niego miejsca. Naturalnie lewacy go nienawidzili za to, że spędził większość życia, on się nazywa Paul Gobel, większość życia spędził w CIA i w Departamencie Stanu, żeby rozbić Związek Sowiecki i rozwalić komunę. Ten człowiek stracił swój dom, bo nie miał gdzie znaleźć pracy. Po tym, jak wyszedł z rządu i po tym, jak zrobił to demonstracyjnie właśnie za te przemówienie. Taka była atmosfera w Waszyngtonie, więc trudno się dziwić, że niewolnicy Sowietów, zatomizowani, słabi, z lumpem proletaryzowani, wygłodzeni, po 50 latach tutaj w bloku, już nie mówię po 75 latach w Sowietach,
po prostu nie rozumieli, jak się robi, nie czuli potrzeby, nie wiedzieli, co robić, z kim i nie mieli jeszcze poparcia. Co więcej, pytałem się przyjaciół, nie tylko w rząd, w państwowych służbach amerykańskich, ale również przyjaciela jednego, który jest z MI6, czyli w brytyjskich służbach. Wszyscy jednoznacznie mówią mi, że tak za prezydenta Reagana były plany, jak rozwalić komuny, ale ponieważ administracja się skończyła w 1988 roku, nie było już planów, w jaki sposób sobie poradzić z tym i co robić, gdyby jednak się udało tą komunę rozwalić. Nie było to, co się nazywa contingency planning, czyli powiedzmy, wali się wszystko i w Moskwie jest rzeź czerwonych przez zdenerwowany lud. I teczki są puste, a tam powinno być 16 scenariuszy. Nic takiego nie było. Co zrobić, żeby w konia zrobić komunę? Nic takiego nie było. Tutaj było tylko przekonanie w ambasadzie Stanów Zjednoczonych, w ambasadzie, która informowała Biały Dom, jeszcze od Reagana, że komuna ma czołgi, więc się umówi z nimi cokolwiek i im zostawić wszystko, byleby tego nie strzelali. To był pomysł większości w Departamencie Stanu. I jak rozumiem, on był przeniesiony na cały, znaczy zastosowany w stosunku do całego bloku wschodniego. Ta różnica, że dla Polaków psychologicznie, ale i historycznie, i realnie bardzo ważna pomiędzy bycie republiką, a bycie nawet zwasalizowanym i nawet podległym, ale jednak formalnie niepodległym państwem, tutaj nie miała żadnego znaczenia. Nie. Polska rzeczywiście była laboratorium i dyplomacja jest sztuką kompromisu. Natomiast w Departamencie Stanu pod wpływem kontrkulturowej rewolucji lat 60. doszły do władzy głosy, że powinien być kompromis dla samego kompromisu, takiego loud to loud, sztuka dla sztuki. I to jest zabójcze, to znaczy nie ma strategicznych celów do osiągnięcia. A to precyzując, Amerykanie byli w stanie tak wybrać w Polsce partnerów, tak to przeprowadzić, tę nić, że ten cel osiągnęli. No i ogólnie rzecz biorąc, bo postawiłem sobie pierwszą tezę, nie chciał tego Zachód, no głównie Amerykanie. Czy w takim razie brak tego rozliczenia był wprost wynikiem ich działania? Znaczy, jeszcze raz podkreślam, w Polsce mi mówią, a to coś Amerykanie zrobili. O, jacy Amerykanie? No to do mnie mówi ktoś, o, no tam, no Amerykanie CIA. A mówię, ale jacy Amerykanie CIA? No ci, co kupili naszą obecję. A ja mówię, okej, okay. Tam był podział. Podział mniej więcej jest taki. 85% liberałów, cyników i oportunistów, a 15% oszołomów. Ja się przyjaźnię z oszołomami. Wśród nich są nasi profesorowie. I nasi profesorowie ostrzegali lewaków, cyników, oportunistów i makiawelistów, że jak się kupi komunę, to komuna nie pozostaje kupiona. Po prostu. To samo z ubekami. Jest lepiej zrobić opcję zero od razu. Patriotami polskimi, nawet jak się nie znają na niczym, to jest lepiej mieć ludzi, którzy te miejsce kochają i nie są sprzedani nikomu obcemu. I się z takimi, takich wytrenować i się na takich opierać, niż kupować komunę. Bo komuna weźmie, no przez 2 lata, jak się im płaci pensję, to zostaną lojalni, tak jak na przykład nuklearni naukowcy w postsowiecji, a po 2 latach się pensja kończy, czy jest za mało, to oni idą do Iranu i majstrują Iranowi bombę. Tak, 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 te zależności. Leszek Żebrowski, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ja od razu zacznę od prowokacji. Czy w ogóle w Polsce był komunizm? I to nie jest śmieszne. Ja teraz nie żartuję, dlatego że po 1989 roku od razu nas uspokajano, że tak naprawdę w Polsce komunizmu nie było. Używano różnych nazw, różnych określeń, cały czas były eufemizmy. Uspokajano nas, że skoro to, co było w roku 1989, zmieniło się przez tak zwane wybory, w związku z tym to samo zniknęło i teraz już będzie w Polsce normalnie. Ludzie się rozeszli do domów, uważali, że wszystko zrobi się samo. I teraz jakie były reakcje drugiej strony? Aleksander Zdzisławowicz Kwaśniewski, który startując pierwszy raz na prezydenta
1995 roku mówił głośno i wyraźnie na spotkaniach, że on w życiu w Polsce nie spotkał komunisty. Nie był. Mówił to na poważnie. Józef Oleksy, sekretarz wojewódzki Białej Podlaskiej, mówił, że jego praca w partii polegała na tym, że on przekładał sobie papierki na biurku. Taką wojewódzką pracę administracyjną wykonywał. Leszek Miller, niestety tego samego imienia co ja, bardziej by pasowało Lech do niego, członek biura politycznego, mówił też to samo. Cała ta druga strona twierdziła, że tak naprawdę w Polsce nie było komunizmu. Od razu nas sączono taką propagandą, że innej Polski przecież wtedy nie było. To była naprawdę inna orientacja polityczna, ale ci ludzie dobrze chcieli, to byli patrioci, no taki generał Jaruzelski. Przecież on by wyszedł z Andersem, gdyby wyszedł, ale nie wyszedł. W związku z tym, jak wyszedł nie z Andersem, tylko z Berlingiem, to jest takim samym, jak ci, kto wyszli z Andersem. Też jest polski patriota, polski oficer, dobrze chciał, uratował Polskę stanem wojennym i wszystkim innym, dbał o nas. I teraz to przygotowanie na długo rozrzedziło ludzi, którzy chcieliby tych zmian szybko i konkretnie, jeszcze z tego powodu, że Polska po 1944 roku straciła resztę swoich elit. Nie było ciągłości, te elity się nie powielały. Miejsce tych, którzy zginęli podczas wojny, czy zostali dobici po wojnie, czy znaleźli się na emigracji i nie mogli tu wrócić, zajęli zupełnie inni ludzie. Proszę zobaczyć, kto organizował te zmiany w 1989 roku. One się rozpoczęły oczywiście wcześniej. To już był finał. To był ten znak zewnętrzny, wybory czerwcowe, ale przecież za tym stali statyści. To był Bronisław Geremek, 18 lat w PZPR. To był Jacek Kuroń, dwukrotny członek PZPR. Tadeusz Mazowiecki, który nie był w partii, ale był bardziej partyjny niż chyba oni dwaj razem wzięci. I to była ta nowa elita, która wzięła tą władzę w 89 i robiła wszystko, żeby nie było żadnych rozliczeń. Ja się zgadzam z Markiem w 100%, że Zachód tego nie chciał. I to było widoczne od samego początku. Natomiast niepokojące jest to, i dlatego chyba bardziej przegraliśmy niż mogliśmy, że nie było próby dekomunizacji. Bo to, że Zachód by na to nie pozwalał, to było oczywiste. Ale nie było żadnej wielkiej siły politycznej, konkretnej, która miałaby jakiekolwiek znaczenie, która by naprawdę do tego dążyła i zrobiłaby jakieś rzeczy spektakularne, żeby przynajmniej częściowo ten cel osiągnąć. Nawet z tych formacji, z tych partii, gdzie ludzie głośno krzyczeli, że są przeciwko komunizmowi, że chcą tych rozliczeń, to później się okazało, że oni są zupełnie inni niż się przedtem pokazywali. Macie Państwo przykład Leszka Moczulskiego, który był przecież na czele partii antykomunistycznej. Tam było pełno fajnych ludzi, ja ich znałem. Oni naprawdę do tego dążyli. A później Moczulski pokazał, że można ręka w rękę z Aleksandrem Zdzisławowiczem jeździć po Polsce i robić wspólną pracę polityczną, jak on to nazywał, że oni razem działali dla Polski. Tak jeden specjalista od Szczerów, który do tej pory jest w polskim parlamencie, który też zawsze głośno krzyczał przeciwko. Prywatnie podobno w pewnym włókienniczym mieście chodził na wódkę z tym niestety Leszkiem, chodzi mi o imię niestety, Millerem, i wcale mu to nie przeszkadzało. My byliśmy oszukiwani, że zmieni się coś dlatego, że wybrani zostali ludzie nie z tamtej strony. Ci, którzy porobili sobie zdjęcia z Wałęsą, mieli być dla nas gwarancją, że te zmiany przynajmniej rozpoczną. Ale im to wcale nie było w głowie. Oni tego nie chcieli. Oni chcieli tylko to miejsce, które się rozrzedziło przy komunie, bo tam się trochę posunęli, zająć i korzystać z tych zasobów, z tych dóbr, które jeszcze zostały. I proszę zobaczyć na wszystkich wielkich opozycjonistów, prawie wszystkich wielkich opozycjonistów tamtego czasu. Czy oni klepią biedę, czy ci poszkodowani bici w stanie wojennym coś z tego mają, czy ci, którzy byli naprawdę internowani, siedzieli w złych warunkach, którzy przechodzili przez ścieżki zdrowia, są w jakiś sposób w tej chwili docenieni, czy to jest towarzystwo wzajemnej adoracji, które rozdaje sobie apanaże, medale, tytuły i świetnie się mają, to jest tak u Orwella. To są po prostu świnie, które wstały na te dwie nogi i dobrze się czują. I tak zresztą wyglądają. Coraz częściej widzimy w telewizorze, to już nie to, że mają drugie czy trzecie podgardle, ale i te podgardla wiszą na kolanach. Oni naprawdę dobrze mają. I oni nie chcą rozliczeń. Zachód rozliczeń nie chciał, bo chciał mieć tu święty spokój. Ale gdyby była jakaś poważna siła polityczna, która zdecydowanie i od razu
uderzyłaby w komunę, nie oglądając się na to, to efekty byłyby. Czy państwo sobie zdają sprawę, ilu generałów Ludowego Wojska Polskiego popełniło samobójstwo ze strachu? Kilkunastu prawdopodobnie i wyższych oficerów. Wyżsi urzędnicy ostatniej ekipy komunistycznej strzelali sobie w łeb na działkach, bo się bali odpowiedzialności. Jak zobaczyli po kilku tygodniach, po kilku miesiącach, że nic im nie grozi, to się wszystko zmieniło. Oni znowu są na czele, znowu partia komunistyczna, no bo trudno mówić o SLD inaczej, jest w parlamencie, mają przywódców, członka biura politycznego, to jest kolega dla nich. Kolega parlamentarzysta, kolega z Sejmu, kolega polityk. Przynajmniej, żeby ci ludzie pokazywali, że jest ostracyzm. Jak on przemawia, to normalni ludzie powinni wychodzić z sali sejmowej. Jeśli oni robią jakieś wydarzenie, to powinno się im przeszkadzać. Powinniśmy tam iść i głośno ich wypuczyć, zaprotestować. Przynajmniej tyle. Kto tu chce rozliczać komunistów tak naprawdę? I następna sprawa. Gdyby do tego doszło, to jaką drogą oni mieliby być rozliczani? Albo można było wybrać drogę generała Sukarno, gdzie w 65 roku podobno milion komunistów w Indonezji pałami bambusowymi wytłukli i mieli święty spokój na wiele lat, do dzisiaj. Natomiast tu pewnie byłaby jakaś droga konieczna prawna. Czyli jeśli chodzi o prawo, to kto by to miał oceniać, kto miałby to osądzać? Mamy przypadki spraw, które są osądzane w sposób gorzej niż skandaliczny. Ja sobie nie wyobrażam, że sędziowie, którzy w tej chwili są, mogliby skazywać za działalność partii komunistycznej, za działalność zbrodniczą, bo to cała organizacja przecież tak naprawdę była zbrodnicza, więc każdy, kto pełnił funkcję wyższą od sekretarza powiatowego, powiedzmy, czyli był w nomenklaturze i nigdy w życiu nie pracował, powinien za to odpowiadać, przede wszystkim materialnie. Oni powinni mieć rent specjalnych i emerytur. W Ludowym Wojsku Polskim całe to wypasione towarzystwo, ten pion polityczny, te wszystkie piony informacja wojskowa, później WSW, to są ludzie, którzy doszli do wysokich stopni, mają wysokie renty, emerytury, żyją ponad stan ostentacyjnie, jawnie, nikt im tego nie zabrał. Ale oni tak naprawdę przecież nigdy w życiu nie pracowali nigdzie. Kiszczak nigdy, nigdzie nie pracował. On służył. Jeśli służył organizacji, która nawet nie była w PRL-u zarejestrowana, bo PPR i PZPR nie miały osobowości prawnej, to od polskiego państwa obecnie tym ludziom nic się nie należy. Bo my musimy płacić na darmo zjadów, na złodziei, często na zbrodniarzy, tylko dlatego, że mówi się, że jest państwo prawa. To jest określenie Bronisława Geremka, żeby było jasne, że mamy państwo prawa. W III Rzeszy też było państwo prawa. Za Stalina też było państwo prawa. Teraz też jest państwo prawa. Tylko czy jest państwo sprawiedliwości? Czy jeśli nie było potężnej siły politycznej, która tych zmian chciałaby, mogłaby je przeprowadzić, przynajmniej częściowo, i nie było aparatu prawnego, który by wziął ten ciężar na siebie i uporałby się z tym, też chociaż przynajmniej częściowo, żeby zaczęli, to może by coś było. Ale tego nie mieliśmy. Jedno uzupełnienie i jedno wyjaśnienie. Polacy mieli mniej więcej rok czasu, żeby dać w dziób. To by się nie podobało w Stanach Zjednoczonych, ale by wszyscy przebaczyli, szczególnie kiedy by się postawiło Zachód przed faktami dokonanymi. Nikt nie uratował Czałczesku. Jeżeli by nastąpiło tutaj rozliczenie, bez względu na to, czy gwałtowne, czy niegwałtowne, Zachód by się do tego dopasował. Wymyśliliby sobie coś tam i staraliby się uspokoić. Jeżeli chodzi o Indonezję, generała Suharto, sytuacja była taka, że komuna porwała wszystkich szefów Zjednoczonych Sztabów Indonezyjskich. Czy całą czołową generalicję zamordowali i wrzucili do studni. Generał Suharto przeżył, bo poszedł na spacer z wnuczkami po cywilu, nie wiedząc, że to jest noc, czas długich noży. No i jak wrócił do domu, to było dosyć nieprzyjemnie. Okazało się, że przyjaciół, kolegów wymordowali mu komuniści i dał rozkaz, zmobilizował wojsko i ponad milion osób, z czego myślę 20% było komunistów, resztę albo sympatycy, albo przypadkowi. I rzeczywiście jest spokój. Notabene armia indonezyjska, która jest wzorowana na turecką
ala Atatürk mówi, że jak islamiści za bardzo podskoczą, to oni zrobią to samo, co z komuną. Czyli rdzenie państwowe. No mimo wszystko ja jednak nie życzyłbym Polsce losu, no, że 20% komunistów pada. Ale to jednak nie, bo tam wśród tych przypadkowych mogli być nasi bliscy. Pamiętajmy, że bliscy, że żyjemy tu i teraz i to jest dylemat, to jest pytanie, jak pewne rzeczy rozdzielić, jak pewne wątki wypleść. To jest pytanie, z którym zmagało się świeże państwo polskie, młode państwo polskie, chociażby po okresie rozbiorów. No tam szczęściem była wojna polsko-bolszewicka, która pewne rzeczy zamazała, dała szansę na nowo. W ogóle te bitwy o granice, potem powstania śląskie, to nam pozwoliło się na nowo określić, ale też nie jest tak, że granice nie były płynne. Ja się tak zastanawiam, słuchając panów, na ile dzisiaj przebieg wydarzeń byłby inny, bo to jest dla mnie bardzo ważne pytanie. Znaczy wyobraźmy sobie, że z dzisiejszą świadomością cofamy się do roku 88-89 i czy cokolwiek przeprowadzamy inaczej. Co o tym zdecyduje? Tak naprawdę, czy mamy własność, czy mamy zasoby medialne? Kto trzyma węzłowe punkty komunikacji społecznej? Kto trzyma węzłowe punkty obiegu finansowego w Polsce? Lata 2005-2007 doskonale to pokazały. Że pomimo, że byliśmy przecież wtedy wszyscy ci, którzy marzą o lepszej, mądrzejszej, silniejszej Polsce, po 15 latach doświadczeń i wyrosły nowe elity w pewien sposób, to jak łatwo dawało się pewne rzeczy rozgrywać, jak łatwo osiągano przewagę, jak łatwo mobilizowano przeciwko temu. To są kluczowe pytania. Czy na przykład rozumiemy pojęcie własności w mediach? Na przykład. Tak, dlatego, że Polacy stracili momentum. 89-90, ja rozumiem, że na początku trzeba było spokojnie, żeby nie sprowokować sowieckiej inwazji. W momencie, jak padł mur berliński, można było dać czadu. Rozumiem. Tadeusz Burzański, pytanie, które mam nadzieję, tak w każdym razie chciałbym, wynika z tych poprzednich wypowiedzi. Mianowicie, czy jak idziesz tropem tych esbeków, tych zbrodniarzy, tych sędziów, którym się nic nie stało, którzy mają na rękach krew polskich patriotów, mają na rękach także cierpienie twojego świętej pamięci już taty, powiedzmy, ale to jest jedna z najbardziej takich poruszających i wielkich historii podjęcia dziedzictwa, podjęcia zobowiązania wobec rodziców, ale czy znajdujesz w nich moment tego strachu rzeczywiście, o którym mówił dobrze, że Leszek Grzebrowski i profesor Chodakiewicz, czy chociaż ślad tego, moment tego, czy też oni, ponieważ byli bardzo blisko tego aparatu, który był chyba wewnętrzny w stosunku do tego procesu transformacji, tak? Znaczy oni wiedzieli, co się dzieje i wiedzieli, że to jest zaprogramowane, w każdym razie większość z nich, czy też odczuwali jednak jakiś element strachu? Ja bym na początek się nie do końca zgodził, tak lekko prowokacyjnie z Leszkiem Żebrowskim. Śmiem twierdzić, że generał, jeśli w ogóle taki stopień jest mu powinien być mu przypisany, a chyba nie Czesław Kiszczak, no jednak pracuje, drodzy Państwo, no pracuje na swojej działce, przecież on sam tę działkę uprawia. No nie ma tam żadnych pomocników, tylko robi to samodzielnie. Tak samo sędzia Stefan Michnik, który żyje w Szwecji, on również nie ma żadnych pomocników, robi to wszystko sam. Natomiast tak poważnie już rzecz biorąc, to oczywiście jeden element bym tutaj wybił bardzo mocno, mianowicie tę zmianę elit. Ta zmiana elit nie odbyła się w sposób naturalny. No? To jest szalenie istotne, że ta władza właśnie, która przyjechała z Sowietami, ona, żeby sprawować rządy, musiała się pozbyć poprzedników. Musiała po prostu wyciąć w pień polską inteligencję. I to była, tak się odbyła ta zmiana elit tak zwanych po wojnie. Czyli ci ludzie, którzy z nadania Moskwy zaczęli rządzić, oni po prostu rządzili na trupach zamordowanych przez siebie Polaków. Właśnie inteligencję, właśnie elity kadry dowódczej. I im się udało to niestety, ten szatański plan wypalił.
większość najważniejszych, przynajmniej dowódców, prawda, AK-owskich czy NSZ-owskich zostało po prostu brutalnie wyeliminowanych. Ci, którzy mieli szczęście przeżyć, zostali sprowadzeni do roli pariasów w tym tworze, który się nazywał później PRL. Więc rzeczywiście możemy wrócić do tego pytania, kto miał obalać w Polsce komunizm. Przecież ci ludzie właśnie zostali zabici albo skooperyzowani. Ale przepraszam, tak? I te elity, które były przy okrągłym stole, to właśnie były te elity postsowieckie. Tak. Po drugiej stronie nie było takiej siły, która mogłaby się temu procesowi przeciwstawić. Mówiliśmy o Zachodzie, a mówimy o Polsce. Do tego oczywiście dochodził bardzo silny mechanizm propagandowy. Ci, którzy chcieli innej Polski, oni zostali stłamszeni właściwie. Im się dało wmówić, że przecież mamy tę wolną Polskę. Przecież okrągły stół to jest właśnie ta nasza szansa, to jest ta nasza nadzieja. Przecież budujemy zupełnie coś nowego. I niestety mam wrażenie, że większość i tych elit właśnie posowieckich, ale też niedobitki elit polskich, patriotycznych w to uwierzyły. Tak? Teraz dopiero powszechnie się mówi, prawda, że Magdalenka, że okrągły stół to była zdrada. Owszem, były środowiska, które mówiły o tym zaraz po, natomiast one zostały właśnie totalnie zmarginalizowane. I właśnie ta propaganda, ta postsowiecka propaganda niestety się udała w dużej mierze. Ja Państwu zwrócę uwagę na kilka elementów ostatnich wydarzeń. Jeden z twórców hunty wojskowej odszedł nie tak dawno temu. Niejaki Florian Siwicki. Jak on został pożegnany przez nasze państwo? Został pożegnany z asystą honorową Wojska Polskiego. Kto tę asystę honorową zaproponował? Kto się na to zgodził? Okazało się, że Ministerstwo Obrony Narodowej. Co prawda pan minister obecny nawet ten nazwisko nie powtórzę w tej chwili, to chyba nie jest takie istotne. Siemoniak, o, tutaj kolega mi odpowiada. Pan minister Siemoniak twierdził, że on jest przeciwny honorowaniu zbrodniarza, ale jednak resort wystawił właśnie kompanię honorową. Tak został pożegnany w 23 lata po okrągłym stole, 23 lata tej tak zwanej wolnej Polski, jeden z głównych przywódców właśnie owej hunty wojskowej. Nawet sąd stwierdził, że był to związek przestępczy o charakterze zbrojnym. I czy tak się przestępcę w ten sposób żegna? I kto to robi? Właśnie robi to nasze państwo, państwo polskie. Pragnę zwrócić uwagę na pozostałych animatorów stanu wojennego, właśnie Czesław Kiszczak czy Wojciech Jaruzelski. Przecież to są mózgi późnego PRL-u i ich status w III Rzeczpospolitej chyba najlepiej świadczy o tym, w jakim państwie my żyjemy i że oczywiście o żadnej dekomunizacji mówić nie możemy. Jeżeli to jest chyba jedyny przykład, drodzy Państwo, ja nie znam innego w krajach, ja nie mówię o krajach Zachodu, ale krajach postkomunistycznych, tak zwanych, żeby przywódcę owej hunty, człowieka, który właśnie wypowiedział wojnę własnemu narodowi, żeby jego zapraszać na salon. Wydaje mi się, że taki przypadek nie ma miejsca w Czechach, no ale Węgry to jest w tej chwili zupełnie inny przykład, ale nie znam państwa, gdzie by to miało miejsce. Ba, nawet więcej powiem, o tego człowieka te tak zwane elity dzisiejsze walczą bardzo mocno. One sobie go próbują wyrywać. Z jednej strony SLD, czyli postkomuniści, czy też komuniści, z drugiej strony ktoś taki jak Janusz Palik. Oni zabiegają względy tegoż komunistycznego zbrodniarza. No to jest rzecz
drodzy Państwo, nie bywała, a jego formalny status jeszcze jest taki, że on jest doradcą prezydenta do spraw bezpieczeństwa. Jakie bezpieczeństwo, prawda? O jakie bezpieczeństwo, o jakim bezpieczeństwie my właściwie mówimy? Dochodzi do takich absurdów, że partia właśnie wymieniona, SLD, która moim zdaniem powinna być po prostu zdelegalizowana, z prostego powodu ta partia odwołuje się do ideologii zakazanej w Polsce, czyli ideologii komunistycznej, do zbrodniczej formacji komunistycznej. To oczywiście ona zdelegalizowana nie jest, ona działa na równych prawach z innymi podmiotami. Mamy też tak zwaną różową stronę, tak? Też można by się zastanawiać, czy to towarzystwo, które dzisiaj obsiadło Pałac Prezydencji, tak? Panowie właśnie byli towarzysze Mazowiecki, do tego jeszcze Lityński, Osiatyński i tak dalej, z centrum dowodzenia Fundacji Batorego, czyli panowie z Molarowie, prawda, bo tam jest, bo nawet pałac na krakowskim przedmieściu nie jest tym ośrodkiem decyzyjnym, a ten ośrodek jest właśnie w innym miejscu. A ci ludzie z drugiej strony, też nie jest im obca propaganda komunistyczna czy postkomunistyczna. Oni na przykład nie mają żadnych skrupułów, żeby nazywać żołnierzy wyklętych bandytami. To jest właśnie to towarzystwo, więc też się odwołują do propagandy komunistycznej, więc można pójść dalej, czy nie tylko SLD powinno być zdelegalizowane, ale również właśnie dawna Unia Demokratyczna, Unia Wolności. Jeżeli oni, prawda, otwarcie się przyznają do swoich ciągotek komunistycznych, a drugą stronę patriotyczną nazywają tak jak zaraz po wojnie bandytami czy też faszystami, to moim zdaniem oni nie powinni mieć prawa głosu w państwie, które, choć tutaj profesor Geremek, prawda, tak to określił, ale jednak w państwie mieniącym się państwem prawa i sprawiedliwości, nie mylić z partią polityczną. Jak generalnie, no, podzielając zdecydowaną większość panów tez, no, mam jednak wrażenie, że jeżeli, powiem to trochę tak prowokacyjnie, mam jednak wrażenie, że jeżeli taka dyskusja tak zatytułowana ma mieć sens, ma nas prowadzić gdzieś do przodu, bo być może pytanie o dekomunizację jest wciąż przed nami, być może ono nie jest zamknięte. No, zwróćmy uwagę, że jednak w RFN z takim, no, ukrytym właśnie, chociaż tam oczywiście była przeprowadzona przez aliantów tego typu operacja, ale społeczeństwo obywatelskie zderzyło się z pozostałością nazizmu dokładnie mniej więcej 20 kilka lat po zakończeniu II wojny światowej, kiedy doszło pewne pokolenie. Ja uważam, że dzisiaj pytanie, że to pytanie jest ważne i odpowiedź pod tytułem bo przyszły z sowieckim deszczem, prawda, nowe elity, jak tam śpiewa nasz Bart, jest prawdziwa, ale nie jest jedyną odpowiedzią. Bo pod tytułem nie było nowych elit też jest trochę prawdy w tym, ale nie cała, bo była potężna solidarność o bardzo narodowym wydźwięku, nurcie. Ludzie, którzy odwoływali się do II Rzeczypospolitej, przecież wielka fala pamięci o Katyniu i tak dalej. To wszystko było. Jeśli my dzisiaj powiemy, no bo po prostu był PRL, tak, ja rozumiem niestety, ale tę odpowiedź trochę w ten sposób, to nie mówimy wszystkiego. Ja na przykład uważam, że kluczowym elementem, oprócz tego wszystkiego, był jeden fakt, mianowicie udało się wmówić Polakom, udało się zwykłym Polakom wmówić, że dekomunizacja oznacza zamach na ich życiorys. I jeżeli miałbym gdzieś szukać, pytanie, czy panowie też by gdzieś tam szukali, jednak jakiejś winy także po stronie solidarnościowej, tych nielicznych być może czynników, które miały świadomość, co należy zrobić, rozumiały pewne pojęcia, to ja bym na przykład to widział, że wielu ludziom wmówiono, że to, że byli inżynierem w PRL-u, nauczycielem w PRL-u, ich dotknie dekomunizacja. I to jest realny fakt społeczny, który moim zdaniem miał miejsce. Co więcej, ten numer, ten manewr powtórzono
w okresie próby lustracji w latach 2005-2007, kiedy wymówiono wielu milionom Polaków, że lustracja no, dotknie właściwie każdego, do kogo przychodził SBK, bo mógł przychodzić do każdego i tak dalej, i tak dalej. Jeśli ma nas ta dyskusja gdzieś pchnąć, to musimy znaleźć jakieś punkty, które w przyszłym boju, jakimś przyszłym boju, moglibyśmy wykorzystać jako nauczkę. Więc czy któryś z panów no coś pozytywnego by w tym względzie podrzucił? Czego unikać? Po pierwsze trzeba analizować sytuację. Co widzimy, to jest kontynuacja. Kontynuacja władzy katów i ich kolaborantów. A w tej chwili już w następnym pokoleniu. Zresztą miało to miejsce już w latach 70., kiedy dzieci katów otumaniły dzieci ofiar. To było to słynne Kościół Lewica Dialog. Tam są korzenie tego, co potem mogło się stać dalej. To znaczy, dlaczego dzieci katów słuchały po 89. syreniego śpiewu dzieci, znaczy dzieci ofiar słuchały syreniego śpiewu dzieci katów. Dlaczego? Oni, kaci i kolaboranci, ich dzieci są znakomitymi psychologami. Po pierwsze, niewolnik klatki PRL-u musiał sobie znaleźć jakąś niszę, gdzie się czuł dobrze. Wobec tego ataki takich oszołomów jak Leszek Żebrowski czy ja, pan Płużański z młodszego pokolenia. Aspiruje. Tak, aspiruje. Na zaliczenie do Oszołomskiego to jest dla mnie wielka sprawa. Ataki, totalna negacja PRL-u była odbierana przez ludzi przeciętnych i normalnych jako próba eksterminacji tego bąbelka, którą oni sobie zbudowali w PRL-u, żeby udawać, że było normalnie. Na przykład starsze pokolenia potrafili powiedzieć, ale myśmy mieli te ogródki pracownicze, gdzie się właściwie od nas odczepili, sobie tą gruszkę nacinaliśmy i ogórki rosły, było fajnie. Otóż nie eksterminowano wszystkich elit, natomiast wytresowano elity, te, które przeżyły, że stały się one albo były elitami trwania. W Polsce trzeba elit działania. Elity działania były niebezpieczne wtedy, kiedy mogły ruszyć sowieckie czołgi. Ale elity trwania nie zmieniają się w elity działania automatycznie. A tak powinno było być w 89. Prymas Wyszyński chciał i popierał elity trwania i mówił o bohaterstwie pracy. No nie mówił o PRL-u, ale jak inżynier, technik, robotnik, pielęgniarka, lekarka, nauczycielka robili swoje i robili to pod sowiecką okupacją w klatce jako niewolnicy PRL-u, oni tego nie widzieli. Oni myśleli, jesteśmy Polakami, jesteśmy katolikami, wstaję codziennie, idę do pracy za nic, bo komuna mi nic nie płaci, a ja to robię dla siebie, dla kraju, dla dzieci moich. A tutaj przychodzą żołomy i mówią, że to wszystko był gnój, że to była w ogóle klatka. Przecież niewolnik w niewoli, żeby lepiej pracować i czuć się lepiej na własny temat, udaje, że jest wolny. Na działce, na Mazurach, w pracy, wyżywając się. Ale ja pamiętam, jak nawet przecież nie z mojego środowiska, ale Krzysztof Bielecki kiedyś się wydarł w telewizji po 89 roku na jakiegoś czerwonego, powiedział, a wy to nie pozwoliliście mi być dobrym inżynierem, bo mi wszystko ucinaliście. To znaczy rozumiał, że wszędzie była łapa. Nawet w Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego promowano prymusów selekcji negatywnej. Promowano antyelity, a nie elity. Dostawali przez stypendia zagraniczne głównie ci, którzy byli spolegliwi albo dawali nadzieję, że się ich uda zmiażdżyć. I ci zawsze mieli nad resztą niewolników, szczególnie nad hardymi, przewagę. Hardy dostawał w łeb. Tresowało się niewolników w bardzo prosty sposób. Ktokolwiek wykazał jakąkolwiek indywidualną inicjatywę, był karany. Był karany. Promowano miernoty.
byli też cynicy, bardzo inteligentni, nawet ze starych elit, którzy sobie powiedzieli, no taka jest sytuacja, no ja chcę mieszkać godnie, nie chcę mieszkać w slumsie, w blokowisku, nie chcę gnić tak jak wszyscy inni i chcę jeździć po świecie. No jeździ. Stawiska mu zostawili. No tak. I chłopców. Chłopców, tak. Panie Reszku, proszę bardzo. Musimy pamiętać o dwóch perspektywach, bo jak spotykamy się w Warszawie czy w jakichś innych dużych miastach, z takimi środowiskami, które to wiedzą, rozumieją, to jest rozmowa normalna, naturalna, ludzie się nie boją, pokazują, czego chcą. I gdyby powstała taka rzeczywiście siła antykomunistyczna, która chciałaby dekomunizacji, to to oparcie w takich środowiskach dostanie, ale to nie jest masowe. Wystarczy opuścić Warszawę, jechać gdzieś na głęboką prowincję, do małych miast i miasteczek i zobaczyć, co jest dzisiaj po 20 paru latach. Tam jest tak, że ludzie, którzy byli lokalną elitą, czyli przedwojenny urzędnik, policjant, nauczyciel, ktoś, kto był w polskim państwie podziemnym, jakiś miejscowy, powiatowy delegat rządu, albo zostali wymordowani, albo zostali odsunięci na głęboki margines i nie zostawili po sobie następców. Pamiętam, byłem kiedyś w połowie lat 90. w województwie ciechanowskim ze świętej pamięci panem Grzebskim, wiceprezesem Związku Żołnierzy NZW, u jednego z żołnierzy NZW. On siedział 15 lat w więzieniu. Oczywiście bardzo sympatyczna rozmowa, wspomnienia i tak dalej. Ja go zapytałem, wy jesteście wszyscy już starzy, na te spotkania przychodzicie, przyjdzie was tam 50-60, a gdzie są młodzi, gdzie są wasi następcy, dlaczego nie wychowaliście dzieci? On się wtedy rozeźlił, mówi, chodź pan ze mną, to była niedziela. Prowadził mnie przed dom, poszliśmy kawałek dalej i mówi, zobacz pan, tu mieszka mój syn. Ja siedziałem w więzieniu, a jego wychowali na Ormowce. A tam, ten pijany, który leży pod płotem, to jest mój wnuczek. Ja nie miałem żadnego wpływu na to, co tu się będzie działo. Jak wróciłem, to oni byli dzieckiem i wnukiem bandyty, więc się nie wstydzili, a ja dla lokalnej społeczności, poza nielicznymi, byłem bandytą. Bo nawet jak tak nie myśleli, to musieli to pokazywać. I ta ciągłość na prowincji została przerwana. W związku z tym nawet jakaś formacja w tej chwili powstanie, która tego będzie chciała, nie zrozumie, co się dzieje tam. Tam ludzie mówią, że 30 lat nic się nie zmieniło. W komisjach wyborczych, które liczą głosy, siedzą ci sami ZSL-owcy, bo nie PSL-owcy. Ci sami PZPR-owcy, bo już nawet nie SLD. To są ci, którzy tam siedzą. W lokalnych bankach, w lokalnych samorządach jest bardzo niewielki przepływ nowych sił. To, co się dzieje teraz dopiero, z olbrzymim opóźnieniem, to jest najmłodsze pokolenie. To są ci w wieku 20-25, góra 30 lat. Oni się radykalizują, oni się zaczynają organizować. Nie patrzą na tych ludzi wystraszonych, członków własnych rodzin. Sami chcą coś zacząć. Wiedzą, że jest późno, że jest być może za późno. Ale oni mają podstawową przewagę nad tym pokoleniem starszym. Oni się już niczego nie boją. Oni dają tą nadzieję. Jeśli to nawet nie będzie dekomunizacja w takim sensie, jak my to rozumiemy, jakbyśmy chcieli, to na pewno jeśli zmiana wyjdzie, to wyjdzie od nich i nie będzie w Warszawie, w Krakowie, w Gdańsku czy w Poznaniu. To się zacznie tam i do Warszawy przyjdzie i tą obecną pseudoelitę stąd wymiecie w jakiś sposób. To oczywiście jeszcze trochę potrwa, ale naprawdę to są ludzie zdecydowani, zradykalizowani, jednocześnie dobrze poinformowani i pełni chęci działania. Oni się przestali bać. I to, że się przestali bać, to powoduje, że strach jest z drugiej strony. Przedtem tam nie było spotkań, nie było zebrań. Jeśli były, oni się bali zabrać głos. Pamiętam 93 rok w Ciechanowie. Była kampania wyborcza. Miejscowym kandydatem był dr Zbigniew Siemiątkowski, szef służb w rządzie SLD. Człowiek, który doktorat zrobił z historii komunistycznej Partii Polskiej, więc jest wielkim uczonym. Na jego spotkanie, na promocję jego osoby przyjechała cała komunistyczna śmietanka. Sierakowska była taka, Cimoszewicz, wielu innych. Ja z tymi miejscowymi ludźmi rozmawiałem. Rozsadzimy się po sali, dałem im pytania, ja coś powiem, ale wy musicie mnie poprzeć. Niech ktoś z was wstanie i powie, niech powie, że pan temu panu na pytanie nie odpowiedział. Jak nie, to następny, następny, przynajmniej z pięciu, żeby ja nie był sam. Oni nie weszli na salę, jak zobaczyli. Uciekli. Pytam się dlaczego.
bo my ich wszystkich znamy. To są wszyscy miejscowi ormowcy, specy, cała partia, cała komuna. Pan sobie wyjedzie do Warszawy, a my tu zostaniemy. Ja zostałem sam na tym zebraniu. Oni się nie odważyli. I to się ciągnie do dzisiaj w wielu miejscach, że ton, nawet w środowiskach tak zwanych patriotycznych, jakieś grupy patriotyczne powstają prawicowe i nagle się okazuje, a to były dyplomata PRL-owski, a to milicjant, który był w SB, ale zmienił etat w 89 na milicję, później na policję i on teraz do kościoła chodzi, głośno Radio Maryja, żeby w okienku było słychać, jaki to jest teraz prawicowy i tak dalej. I wszędzie się gdzieś przytulają, przylepiają do tych ludzi, dalej chcą być przy tym albo w głównym nurcie wydarzeń. Byłem ostatnio w Łomży w niedzielę. Był ostatni szef miejscowej służby bezpieczeństwa. I ci chłopcy miejscowi mówią, o widzi pan, kogo pan ściągnął? Przyszedł SB. Koledzy handlowali książkami. Mieli albumy z aparatem represji PRL-owskim z różnych stron. Niestety nie było Łomżyńskiego. Pierwsze co obleciał, to te książki oglądał zdjęcia. Aha, szukał, czy jest coś o nim. Czekałem, że zabierze głos. Nie zabrał, ale przychodzą, kontrolują i patrzą. Tylko kiedyś, lat temu 10 czy 20, jak patrzyli po obecnych, to ich straszyli. A dzisiaj oni się zaczynają bać, bo widzą, że jest kilkadziesiąt czy sto kilkadziesiąt osób młodych, dynamicznych, normalnych i oni patrzą już na tych SB-ków, na tych miejscowych notabli komunistycznych. Czują tą zmianę. My tego jeszcze tu nie wiemy, ale to się ruszyło. Jeśli można, ja bym się odniósł do tych bandytów, bo to jest, bo tych bandytów to można spotkać nie tylko w terenie, ale również w Warszawie. Ja bym tutaj nawiązał do słów, do wywiadu, który tygodnik Michała ze mną przeprowadził w sieci, o tym, jak dzieci komunizmu straszą faszyzmem. Ja na końcu pozwoliłem sobie podać taki przykład. Przykład związany z byłym oprawcą stalinowskim, byłym tak zwanym oficerem śledczym bezpieki, Eugeniuszem Chimczakiem. Ja byłem, drodzy Państwo, na jego pogrzebie w 2012 roku, w październiku dokładnie, ubiegłego roku, ponieważ wcześniej ten gość nie pałał chęcią rozmowy ze mną i spotkania, mimo że ja w sumie się chciałem z nim spotkać, z takim właśnie dla mnie bandytą. On jest dla mnie bandytą. No ale co się okazało? Po pogrzebie podszedłem do rodziny, wyłuskałem żonę tegoż Chimczaka, panią Chimczakową, i zadałem krótkie pytanie. Czy pani sobie zdaje sprawę z tego, co pani mąż robił po wojnie? I ona odpowiedziała w krótkich, żołnierskich słowach. Jeśli pan zadaje takie pytanie, to pan musi być synem bandyty. A my z takimi bandytami robiliśmy po wojnie porządek. Więc wszystko zależy, drodzy Państwo, od perspektywy. Dla mnie Eugeniusz Chimczak, jeden z okrutniejszych funkcjonariuszy bezpieki powojennej, kat z Mokotowa, jest bandytą. Jest tą bestią, właśnie oprawcą, jednym z głównych prześladowców Polaków. Okazuje się, że dla nich z kolei ja jestem bandytą. I w tymże wywiadzie cytowanym przeze mnie powiedziałem jeszcze coś takiego, że te dwa środowiska nigdy się nie przenikały i one się nigdy nie będą przenikały. To są dwa różne światy. No? I nasz świat, jak widzę, teraz się zaczyna mobilizować. To pokolenie właśnie, w moim przypadku, prawda, dzieci AK-owców, ale ja jestem późnym dzieckiem, więc w wielu przypadkach są to wnuki AK-owców. To jest to pokolenie, które teraz domaga się, prawda, wolnej, niepodległej Polski, które zwiera szeregi. Ale niestety po drugiej stronie te środowiska są też cały czas bardzo, bardzo mocne. I tam też to przechodzi wszystko z ojca na syna i tak dalej. To teraz pani Chimczakowi wam mówi, że prawda, ja jestem synem bandyty. Za parę lat, może już teraz ich dzieci, tak? Dzieci zbrodniarza powiedzą, że
że to właśnie my byliśmy bohaterami, nasz ojciec był bohaterem, a druga strona to jest ta strona bandycka, z którą słusznie walczyliśmy wtedy i nadal musimy ich zwalczać, za jakiś czas ich wnuki to powiedzą. Czyli tak jak też jedna z osób, z którą przeprowadzaliśmy wywiad, powiedziała, mamy teraz to Piotr Radwański, o ile się nie mylę, to ciekawe spojrzenie ojca wspaniałych polskich tenisistek, który mówi, mamy starcie trzeciego pokolenia, czy tak jakby kolejnych potomków ubeków z alkowcami, no, z wnukami, dziećmi alkowców. Rozumiem, że podzielasz tę tezę, taką wyłazi, tak? Obserwując trochę współczesną Polskę, wydaje mi się, że właśnie tu jest, to jest główny trzon tego sporu. To są te dwa obozy ze sobą walczące. Potrafiliśmy jednak, jest to pewien moim zdaniem wagnięcie, że po tych 22 latach jesteśmy w stanie podać spokojnie, rozsądnie, bez jakiegoś tam nawet wrażania, tylko fakty na stół, podać, która znana dziennikarka to jest szefa, to jest córka szefa obserwacji SB na Warszawę, prawda? Łatwiej mówisz, która nie jest. Tak, i nagle, ale nagle widzimy, że te twarze to jest powielenie czegoś. Ja też w tym widzę coś optymistycznego, że ta prawda nagle wyszła, że ona staje się przedmiotem dość powszechnej debaty. To jest pewne przełamanie. Ja powiem jeszcze tak, że rzeczywiście ten strach, o który pytałeś i o którym mówił Daszleszek, ja myślę, że on jest obecny, że on zawsze był właściwie obecny. On był trochę w ukryciu. Ci ludzie nawet po 89 roku nie do końca byli pewni swojej sytuacji. I owszem, cała sytuacja polityczna skłaniała ich pewnie do optymizmu, prawda, że nam się nigdy nic nie stanie, nawet tym, którzy popełniali konkretne zbrodnie. Ja mówię o aparacie stalinowskim, ale też komunistycznym, o stanie wojennym, prawda? Przecież to jest ten sam cały czas system. On tylko pozornie złagodniał. W gruncie rzeczy PRL pozostał do końca systemem zbrodniczym i właściwie jako taki powinien być traktowany całościowo. Niestety tutaj taka dygresja, jeśli chodzi o nasz wymiar sprawiedliwości, wiadomo kto tam zasiada i tak dalej, ale o osądzanie tychże spraw. Ponieważ komunizm w Polsce nie jest primo nazwany właśnie systemem zbrodniczym, sekundo nie jest w związku z tym ścigany, można ścigać tylko osoby, które ówczesne prawo złamały. I to jest koncepcja kuriozalna, ale obowiązująca niestety. Jeżeli, prawda, się ściga funkcjonariuszy aparatu sprawiedliwości komunistycznego, to tylko wówczas, nie za fakt, że na przykład prokurator czy sędzia posłali do piachu człowieka, tylko dlatego, że na przykład nie dopełnili formalności. Czyli coś, wydali jakiś wniosek, podpisali ex post, czyli po czasie. To jest jedyny powód, dla którego oni są ścigani. Można powiedzieć, doprowadzając sprawę do absurdu, że funkcjonariuszy stalinowskich w dzisiejszej Polsce i szerzej komunistycznych, można by fakt na przykład wyrywania przez nich paznokci uznać za zupełnie legalny, jeżeli to byłoby zalegalizowane zaraz po wojnie. Jeżeli byłby przepis, który pozwalał funkcjonariuszowi bezpieki wyrywać paznokcie, to by dzisiaj to było traktowane jako coś naturalnego. Taki był system, takie było prawo, oni byli legalistami. I wracając do tego strachu jeszcze na moment. Po moich licznych rozmowach właśnie z tymi oprawcami bestiami, dochodzę do wniosku, że oni są bardzo głęboko podszyci strachem i niepewnością. Może to nie jest strach już o ich własne życiorysy, bo świetnie sobie zdają sprawę z tego, że właśnie dzisiejsza Polska nie ma chęci osądzenia ich, ani zrobienia ich jakiejkolwiek krzywdy. Natomiast mam wrażenie, że to jest strach właśnie o potomków.
O ich dzieci, prawda, które właśnie tak jak dziennikarka, nie wymieniona co prawda z nazwiska, ale wiemy o co chodzi, tak jak dziennikarz jeszcze też pewnej stacji, który traci teraz widownię bardzo w galopujący sposób. Ci ludzie, ci stalinowcy, ci komuniści, prawda, perelowscy, boją się po prostu o przyszłość swoich dzieciaków. Okej. Teraz tak, jeżeli chodzi o Polskę prowincjonalną, rzeczywiście miejscami jest trochę lepiej, tak jak Leszek mówi. Rzeczywiście odradzają się jakieś inicjatywy lokalne, samoistne, a jednocześnie cały czas pamięta się to, co było przedtem. I prawie zawsze, i to nie tylko na prowincji, również w Warszawie, jest tendencja wśród ludzi naśladowania przyzwyczajenia niewolniczego spod PRL-u. Dam przykład. Producent Grzesia Brauna, Robert Kaczmarek, dostał telefon od kolegi z telewizji. Kolega z telewizji mówi, wiesz co, rozmawiam z takim kacykiem i mam nadzieję, że uda mi się załatwić, że chociaż jakiś wasz film pokażą. No bo przecież nawet ten film o Bejtarze, co zrobiliście, to tylko poszedł o 2 w nocy, to tylko dlatego, że gmina żydowska się awanturowała. No i producent Grzesia Brauna, Robert Kaczmarek, mówi, stary, słuchaj, to daj mi telefon tego kacyka, z nim pogadam. A ten kolega odpowiada, stary, co ty, zwariowałeś, żeby mnie z pracy wyrzucili, że ja ciebie znam? Otóż nie wyrzuciliby go, otóż nie byłoby kłopotów, otóż nie trzeba zdejmować półek w świat książki, z półek i chować książek Leszka Żebrowskiego czy moich, ale są takie niewolnicze przyzwyczajenia z PRL-u. I na wszelki wypadek, ponieważ struktura potęgi, władzy jest taka, jaka jest, ludzie reagują dokładnie tak samo, jak reagowali, gdyby to były lata 50., czy 70., czy 80., a nie muszą. To jest typowa mentalność niewolnika. Ta mentalność skończy się, kiedy wstaniemy i gremialnie damy komunie i różowym w dziób. A kiedy damy w dziób, to pytanie trzeba zadać, jakie ciosy są najcenniejsze. Ja bym powiedział tak, że pierwszym frontem, moim zdaniem, to znaczy ja rozumiem, polityka, partie, wszystko to jest ważne, znaczy to kluby, wszystko to jest ważne, obywatelstwo, ale jest jeden element, moim zdaniem, od którego jak gdybyśmy dokonali zimnej analizy, wszystko się zaczyna. To są media. Znaczy ja twierdzę, że ten bój toczy się przede wszystkim o to, czy będą niezależne media, bo ci ludzie w terenie, o których mówicie, podnieśliby głowę. Ale czego ich uczyło ostatnie 20 lat? Tego, że jeżeli przyjeżdża dziennikarz, to on przyjedzie bronić tych drugich, że ich wrobią, że nie będzie nikogo, kto za nimi stanie, że cały świat im się zwala na głowę. Przecież jak patrzymy na te kampanie, takie trzydniówki, tygodniówki wzmożenia tych wielkich polskich mediów, które po prostu jakieś nagonki przeprowadzają. No ostatnio znowu tam była próba, tym razem wokół tego, że jeden z polityków prawicy powiedział, że jego zdaniem konstytucja powinna się zaczynać w imię Boga Wszechmogącego. To profesorze, pan sobie nie wyobraża sprawy, jakie wnioski z tego można wyciągnąć. Dzieli naród, jątrzy, podsyca nienawiść i kampania za kampanią, kampania za kampanią. I jeżeli nie będzie mediów, to najsilniejsza, panowie, moim zdaniem, najsilniejsza, najlepsza partia, którą sobie wyobrazimy, nic nie zrobi. Oczywiście w pewnym momencie taka partia, zmieniając kraj, musi wpływa także na media. To bez dwóch zdań. Ale to jest, moim zdaniem, punkt. Pierwszy i ostatni. Panie redaktorze, z całym szacunkiem do dziennikarza, a co by było, jakbym wyłączył światło i dał w dziób? Mediów by nie było. Czyli jeżeli nie możemy opanować mediów, jeżeli nie stać nas na to, żeby zbudować własne media, co powinno być, przede wszystkim należy się skupić na kulturze. Kultura jest najpotężniejszą bronią we wszystkim. Piękno, dobro i prawda. I dawać w dziób. Wyłączyć światło, pikietować, bojkotować. I wszędzie promować media.
internecie. Ale myślę, że media opisałyby jednak ten fakt później, prawda, następnego dnia. I ważne jest to, jak to zostanie opisane, czy jako akt sprawiedliwości dziejowej, czy jako chuligański, faszystowski, bandycki napad. Ale my już nie wierzymy. Oj, panie, ale ludzie naprawdę są już państwa domy, w których żaden opozycyjny przekaz nie dotarł od ładnych paru lat. Natomiast ja polecam już, bo przechodzimy teraz do kolejnego etapu, polecam państwu, to jest trudny wybór, ja przynajmniej to jest trudny wybór. 19 fakty TVN, 19.5 dziennik telewizyjny TVP Historia. Znaczy, to jest podobny przekaz i to jest podobna narracja i to są nawet podobne twarze, proszę państwa, bo ten Urban tutaj i tu Urban tutaj, Kiszczak tutaj i Kiszczak tutaj. Ale to trudny wybór, zawsze mam co obejrzeć, ale myślę, że to podobieństwo tych dzienników PRL-owskich, zwłaszcza z końcówki komuny, które teraz są emitowane, z obecnymi materiałami, gdzie na przykład opozycja jest przedstawiona według dokładnie tych samych klisz. J3 powinna być konstruktywna i tak dalej, to jest coś bardzo, bardzo pouczającego. Proponuję, jeszcze pan Leszek, bo chciał i za chwileczkę proszę przygotować się, bo kilka pytań będzie można zadać. Takie miałem też od organizatorów prośbę, także... Chciał. Po 89 roku jeszcze był taki czas, rok, dwa, może trzy, że mieliśmy jakiś dostęp do mediów. Można było tam gdzieś, przynajmniej w tych wtórnych, czy tam trzeciorzędnych programach występować. Naprawdę nie było z tym wtedy problemu, tylko jaki był problem? Że nie mieliśmy z czym występować, nie mieliśmy wiedzy. Tak naprawdę bardzo mało wtedy o czymkolwiek wiedzieliśmy. I pamiętam 20 lat temu, 2 miesiące dokładnie, w 1993 roku w kwietniu miałem taki referat w Sejmie, 3 pokolenia ludzi UB. To była sesja dekomunizacyjna z państw Europy Środkowo-Wschodniej. Przedstawiciele mieli referaty o tym, co się dzieje na bieżąco, a ja zrobiłem to trochę inaczej. Chciałem pokazać, co było z dziadkami z NKWD, z rodzicami z UB i gdzie się teraz ulokowali wnuczkowie tych NKWD-zistów, dzieci tych UB-ków. Bardzo ważna osoba wtedy z ówczesnego świata polityki, czynna zresztą do dziś, podeszła później do mnie już po tej sesji i ten ktoś mi powiedział, że zrobił pan rzecz straszną, bo pan zrobił dziurę w tej zasłonie, ona nie jest duża, to się jeszcze przez to dużo nie przedostanie, ale to zacznie pękać, tylko teraz to będzie trwało lata. Po tej sesji przez miesiąc była cisza, po miesiącu pewien bardzo ważny profesor, niekomunistyczny, bardzo czynny do dziś z Polskiej Akademii Nauk, napadł na mnie w Rzeczpospolitej, cytując rzeczy z tego referatu, których tam nigdy nie było. Później przez parę lat się chował przede mną. Spotkałem go kiedyś na schodach w Żychu, on schodził, ja wchodziłem, zaczął, jak odkręcił się i chciał się gdzieś tam na górze schować. Powiedziałem, panie profesorze, ja nie gryzę. Podszedłem do niego, przywitałem się, on był cały czerwony na twarzy, zmieszany. Ja wiem, że on musiał, że on był w układach. Ale jakie to robiło wrażenie. I bardzo wielu ludzi z tak zwanych naszych kręgów wtedy przychodziło, mówiło, tak nie wolno, nie wolno, tak nie można, nie możemy. Ja się pytam, dlaczego? Bo nie wolno. Ludzie się tego bali. Dzisiaj o życiorysach, o rodzicach, dziennikarzy, polityków mówimy w sposób normalny. Tylko dzisiaj mamy o czym mówić, bo mamy dostęp do wiedzy. Wtedy tej wiedzy nie było. Nawet gdybyśmy mieli swoje, całkowicie swoje media od początku do końca, to by występowały gadające głowy, opowiadaliby, jak teraz Tyropianie załatwiali bardzo ważne rzeczy dla Polski, że im się wszystko należy. Natomiast nie było wtedy konkretów. Dzisiaj na szczęście już są. Jeśli ta wiedza się przedostaje do szerokich rzesz społeczeństwa, to ci zakłamani dziennikarze, ci sędziowie, którzy przedtem mówili o stalinowskich metodach, znikają. Oni wtedy czują ten wiatr historii, że to ich wypycha. Że to, co było ich ochroną do tej pory, dzisiaj staje się dla nich kulą u nogi. I bardzo dobrze. Lechowców wiedza była, przyznaj się, nie było zdolności analizy. Komuna pisała o sobie otwartym tekstem, że byli bandami rabunkowymi, bo dawali nazwiska, tylko że nazywali się oddziałami GL. Wystarczyło tylko spisać to, zestawić z raportami dyktatury rządu. Ale to parę lat trwało, zanim zostało spisane. Dobrze, dobrze, ale... Widzisz? Temu panu już dziękujemy. Najlepszym pomysłem, jaki amator może zrobić, bo nie wszyscy są historykami w tym dłubią, to jest czytać nekrologię w Gazecie Wyborczej. Jeżeli państwo chcecie wiedzieć, co robią dzieci u beków, wystarczy
czytać nekrologii, tak? Dlatego, że tam ich koledzy, przyjaciele, współtowarzysze wyrażają zawsze sympatię i opisują, jakie funkcje pełni dany prezes, czy wiceminister, czy ktoś z powodu, który roni łzy teraz z powodu śmierci taty. Jak się ten nazywał generał dywizji z grupy rabunkowie Liska? Niesłusznie zwanym oddziałem GL imienia Kilińskiego? Generał dywizji... No, Wacław... Wacław Krzyżewski, pseudonim... Nieprawda! Nazywał się Raś i przed wojną kradł kury. W czasie wojny kradł kury i rabował ludzi. No i potem się zjawiła komuna, NKWD i był czwartym wiceministrem w MON-ie po kursach sowieckich. No bo to były jedyne kursy, oprócz kursy kradzenia kur, powiecie kraść. A dzieci są w spółkach Skarbu Rady Państwa, są czołowymi beneficjentami okrągłego stołu i wszystkiego innego. Tylko po prostu trzeba czytać gazetę wyborczą. A to jest, to jest święta racja, ja muszę Państwu się przyznać. Do pewnego grzechu strasznego. No, czytam Gazetę Wyborczą, kolumnę nekrologii. Nie jestem synem UPK-a, ani żadnego tego typu funkcjonariusza, ale na podstawie właśnie tychże nekrologów powstało szereg moich tekstów, bo ja przeczytałem właśnie, kto zmarł, kto gratulował, kto płakał, prawda? Często nawet tak jak na pogrzeb tego Chińczaka, prawda? Chodziłem na pogrzeby tychże bandytów i tam rzeczywiście można było znaleźć śmietankę dawnego aparatu, prawda, komunistycznego. Oficjalnie ci ludzie w telewizji, prawda, odżegnują się od tego. Nie, my nie jesteśmy komunistami. Nawet dzisiaj mówiliśmy o tym, czy w ogóle było coś takiego, czy to, że nie było, pragmatyzm bardziej, czy ideowość. Na pogrzebach tych ludzi można zobaczyć, prawda, jak ten system dalej trwa i jak on pokoleniowo sobie pięknie właśnie przechodzi. Też są tam różni prezesi właśnie spółek Skarbu Państwa. Jedna polemika jeszcze wobec kondycji mediów i tego, czy media są potrzebne, czy nie są potrzebne. No wydaje mi się, że kultura, panie profesorze, oczywiście, książki oczywiście, no ale media są elementem tejże kultury, mam nadzieję, prawda, że to jest element kultury, a nie czegoś innego, tak bym to widział. I tutaj, drodzy Państwo, moim zdaniem toczy się właśnie no, poważna, jeśli nie najważniejsza walka, a jest to walka o świadomość. Jest to walka o odzyskanie naszych korzeni narodowych, naszych tradycji. Właśnie próba uświadomienia sobie, że przed nami, prawda, jeszcze coś było. Było właśnie to pokolenie Solidarności, wcześniej pokolenie Wyklętych, pokolenie Jakowskie i tak dalej, cofając się w przeszłość. My musimy sobie to uświadomić, że my się nie wzięliśmy znikąd. Po drugiej stronie właśnie oni są okopani bardzo mocno, oni znają swoje korzenie, znają swoją świadomość, oni są świetnie, dzięki właśnie Magdalence, Okrągłemu Stołowi i tak dalej, ulokowani w dzisiejszej Polsce. Oni sprawują nad nami władzę, oni sprawują rząd dusz, prawda? Oni mają też właśnie media. Media są przecież przekazicielem, prawda, tejże świadomości, kształtują świadomość, prawda? Dlatego dla mnie tak szalenie istotne jest szczególnie przypominanie, mówienie, pisanie o żołnierzach wyklętych. Żołnierze wyklęci zostali nam wyrwani, prawda, jako chwasty, oni są tym brakującym elementem naszego kręgosłupa. I właśnie tutaj poszedł główny atak komunistów. Miejcie sobie tych hakowców, prawda, to Polskie Państwo Podziemne i tak dalej. Potem mamy już Solidarność. Po drodze nie było nic. My musimy odzyskać naszą świadomość tego, że żołnierze wyklęci są elementem naszego etosu. A to jest budulec, z którego potem my możemy budować dalej. I wbrew tym katom jednak, to też jest jakiś, ja też tu widzę pewien taki dobry znak. Polska, nawiązując do najlepszych tradycji chrześcijańskiej,
kultury, tożsamości, wiary, no wydobywa, z prochu podnosi w tej chwili szczątki tych ludzi. No ta łączka jest czymś nieprawdopodobnie wstrząsającym, ale i poruszającym. No, fakt, że zajęło to aż tyle lat. Aż tyle lat zajęło w ogóle dojście do momentu, w którym archeologowie w imieniu państwa polskiego wyciągają tych ludzi. Ale mimo wszystko to robią. No nie jesteśmy tak całkiem zsowietyzowani, jak czasami to malujemy. Proszę państwa, dobrze. Czy są jakieś pytania? Bo możemy skończyć. Nie ma. Jeśli są, to będziemy... A, jeszcze pytanie ma profesor. Pytanie-odpowiedź. Znaczy, Leszek opowie o stanie świadomości wśród potomstwa Hamokomuny, a ja powiem... Nie tylko. Całej komuny. Przepraszam. A ja powiem o rozmazywaniu. Otóż jest zjawisko, bardzo częste też, rozmazywania poprzez koneksje personalne. Na przykład, najsławniejszy przykład teraz w Polsce, Bronek Komorowski zakochał się w Wzajemności z dziewczyną, która była ze środowiska ubeckiego. Ona wychowana przez Piotra Naimskiego i Antoniego w harcerstwie, przeszła na katolicyzm i przeszła metamorfozę, bo z domu to niewiele wyciągnęła. A jednocześnie, no nie, Bronka wyciągnęła, a jednocześnie, które jest z wileńskiej jakaś środowiska, a jednocześnie chodzili na działkę, na Mazury, tam gdzie rodzice tej dziewczyny lubili spędzać czas z kolegami, z towarzyszami, jeździli sobie na Komarku, piekli kiełbaski i człowiek się przyzwyczaja do drugiego człowieka, szczególnie jak ten drugi człowiek, z którym się nawet może nie zgadzać, staje się mu bliski jako rodzina i w tym momencie już jest inaczej, już się rozmywa, tak. I trudno wewnątrz rodziny, czy wewnątrz środowiska najbliższego zacząć rozdzielać, no tak, komuch i łóbek, ale widział, jak gazetki przenosiłem, a nawet gadaliśmy otwarcie, że zaraz pójdziemy z Andrzejem Czumą i zrobimy tą pierwszą demonstrację na 11 listopada. To rozmycie jest niesamowicie groźne. Opowiem państwu anegdotę z 90 bodaj roku. Była taka komunistyczna organizacja w Warszawie, która się nazywała Business Center Club. I oni myśleli, że jestem tylko Amerykaninem i nic nie rozumiem. I tam trochę garstka moich dzieci, studentów czy takich młodszych przyjaciół pracowała. Zostałem zaproszony na opłatek. No to powiedziałem małolatom, że przyjdę. Wyglądałem na 12 lat, miałem 30. No i poszedłem. Teraz odwrotnie. Tak, poszedłem tam i rozmawiałem sobie z małolatami, jechaliśmy ostro antykomunistycznie, a nagle zjawił się taki serdelek, którego ja nigdy na oczy nie widziałem. Serdelek mówi, że jest asystentem prezesa. I prezes chciałby mnie poznać. A my nie, dziękuję bardzo panu Płatek, nie będę się dzielił z komuną Płatkiem. Nie mam takiej przyjemności, po prostu nie chcę. No i starałem mu się to wytłumaczyć elegancko, ale serdelek nigdy nie usłyszał, że ktoś mi powiedział nie, więc naciskał. A ja mu powiedziałem, wie pan, to ja panu opowiem, dlaczego tego nie zrobię, na podstawie historii. Był taki obóz niemiecki pracy przymusowej, Poniatowa. Mały obóz. Na Lubelszczyźnie, w okolicy Puław, powiedzmy. Podzielony był na dwie części, chrześcijańską, żydowską. No i ten obóz nie miał takiego wielkiego rygoru, tam bodajże było dwóch Niemców i załoga była ta trawniki menem, to znaczy SS-mani ukraińscy, jak to się mówiło, czyli ukraińsko- i rosyjskojęzyczni. No i od czasu do czasu rzeczywiście Niemcy robili komuś krzywdę, ale tam grała orkiestra od Petersburskiego, reżim wcale nie był taki duży, grali sobie więźniowie w piłkę nożną ze strażnikami, można było dość łatwo przekupić strażnika i uciec. Do dużego stopnia był to obóz otwarty. Ci SS-mani, no naturalnie i Niemcy, i Ukraińcy byli okrutni, ale ponieważ było to małe środowisko, to się przyzwyczaili do więźniów i jakoś była taka, z
psychologicznego punktu widzenia, no, przyzwyczaili się do siebie. I jakoś to szło. Oczywiście były tam przypadki zabicia, pobicia, nie było to wakacje w Bułgarii, jak za PRL-u, ale to jakoś szło. Globocznik, szef policji dystryktu lubelskiego, w ramach zsynchronizowanej operacji mordowania Żydów wysłał rozkazy, że trzeba rozpocząć operację Antifest, to znaczy do Rzymki. Wycofał całą załogę starą z Poniatowy, przysłał nową, nowa oddzieliła i odizolowała Polaków, chrześcijan, i następnego dnia wymordowała bezlitośnie wszystkich Żydów. No i ten serdelek mnie się pyta, tak, ale co ma to wspólnego z podejściem do prezesa? A ja mówię, a ja jestem właśnie nowa załoga. Tylko zmówmy, jeśli można, bo widzieli Państwo przedwczoraj bodajże, jak to Ukraińcy, że to Ukraińcy mordowali Żydów. Film Nasze Matki, Nasi Ojcowie. Zresztą z opaskami, żeby się widz nie pomylił, pomarańczowo-niebieskimi, bardzo, bardzo wielkimi. Zdziczeni, prawda? Widać ogarnięci tym szałem antysemickim. Żołnierze Wehrmachtu na to patrzyli przerażeni. Chcieli bronić tych Żydów mordowanych przez Ukraińców. Taki mieliśmy przekaz tego filmu. Dzisiaj jest ostatni odcinek. Najlepszy tam Armia Krajowa, też z wielkimi opaskami, żeby nikt się nie pomylił. W tych łachmanach zresztą oni występują i w Maciejówkach z wojny 20 roku. W ogóle takie dziwne bardzo umundurowanie. Dzisiaj będzie kulminacja antysemityzmu prawdziwego, prawda, w wykonaniu właśnie AK-owców, nie Niemców. Niemcy znowu będą oburzeni tym faktem, jak to Armia Krajowa może coś takiego robić. Oni są z NRD. Chciałbym nawiązać do tego, że to najmłodsze pokolenie rzekomo tej postkomuny dokładnie wszystko wiedziało. To nie było tak. Oni od lat 70. ci utrwalacze władzy ludowej zaczęli nawet w rodzinach zacierać po sobie ślady. Ta wiedza znikała. Ja chodziłem na pogrzeby, na tabli komunistycznych, ubeków, wojskowych sądów rejonowych, prokuratorów wojskowych, znając ich nazwiska. Nekrologii śledziłem już wtedy, to było życie Warszawy, to była bardzo istotna część wiedzy, bo to był fundament właściwie, wtedy nie było czegoś innego. Na tych pogrzebach było po kilkadziesiąt osób, czasami więcej, więc to były naprawdę nie byle jakie, ale tam nie było młodych ludzi. Z najbliższej rodziny, jedna, dwie, trzy osoby młode, moi rówieśnicy, czyli tam w wieku 20 lat, czy tam 20 paru, a teraz cała reszta, za przeproszeniem, to stare dziady, stare baby, po gębach było widać, że stopnie oficerskie mieli wyryte na twarzach. Oczywiście byłem obcy, ja stałem z boku dalej i to było tylko takie w obcym języku pokazywanie na ucho, że tam stoi taki obcy i trzeba uważać na niego. Ale ja chodziłem, żeby zobaczyć to z bliska i jeszcze, żeby wiedzieć, który gdzie leży. I teraz, w latach 90. był konkretny przykład dla mnie, że oni to pokolenie najmłodsze w tej niewiedzy chowali. Poza takimi jak Cimoszewicz, inni, gdzie ojciec mu się chwalił i on tatusia też chwali. Tatuś był w informacji wojskowej, ale ja jestem święcie przekonany, że nigdy nikomu nic złego nie zrobił. Wystarczy poczytać książkę pana Beszty Borowskiego, to będą Państwo mieli wiedzę o starym Cimoszewiczu. Natomiast pracując przez wiele lat w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, stykałem się z dwoma kategoriami ludzi. Z ofiarami systemu i z wykonawcami. Z tymi, którzy ten system organizowali. To byli NKWD-ziści, ubecy, informacja wojskowa. I przesłuchanie na przykład człowieka, który był w NKWD, później w Ludowym Wojsku Polskim, w obecności jego syna, dyplomata, który awanturował się, bo ja jestem dyplomata Nowego Chowu z naboru ministra Skupiszewskiego, proszę pana. Ja sobie nie życzę, żeby pan mojego tatusia męczył. On oczywiście miał prawo uczestniczyć w tym przesłuchaniu. To było przesłuchanie administracyjne, ale nie miał prawa zabierania głosu. I na początku wrzeszczał na mnie cały czas. Ja mu zagroziłem, że będzie usunięty z tego przesłuchania, bo przeszkadza.
jak daliśmy się wypróżnić, za przeproszeniem, towarzyszowi staremu, żeby opowiadał, jak to on wszystkim pomagał w czasie wojny, i później zacząłem czytać jego własne dokumenty, że był w 1940-1941 roku oficerem w punkcie przeładunkowym dla ludności polskiej jadącej na wschód. Później był nadzorcą w łagrze NKWD-owskim na Uralu. I zaświadczenie z NKWD z Kijowa, z NKWD z Wilna, cały jego przebieg służby wojskowej, sowieckie medale, sowieckie odznaczenia i sowieckie archiwa, które potwierdzają jego służbę w NKWD. I on spojrzał na ojca, mówi: tato. A tato mówi: tego miało nie być. Nie ma. Wy tego nie możecie wiedzieć. Syn go zabrał i poszli, ale widać było, że do tego dyplomaty nowego chowu, już od ministra Skubiszewskiego, coś zaczyna docierać. Ale my tej wiedzy na początku nie mieliśmy, kto jest kim, kto jest skąd i jaki jest. I dlaczego było tak, że jak były jakieś siły antykomunistyczne, głośno o tym mówiły, to Adam Michnik od razu wymyślił zoologiczny antykomunizm. I od razu to była obelga, inwektywa, więc trzeba się było takiej postawy wstydzić. Nawet myślę, że wtedy ładnie byłoby z naszej strony, gdybyśmy wyszli na ulicę z transparentami: kto nie był z komuną ni razu, nie pójdzie do nieba od razu. Wtedy by się cieszyli, ale na szczęście jeszcze jakieś tam resztki zdrowego rozsądku zostały. I skoro dzieci czy wnukowie tego nie wiedzą, to my im to dzisiaj wyciągamy i pokazujemy. Najpierw jest niewiara, że to wszystko jest nieprawda, to jest sfałszowane, a później z ich strony pojawia się jednak jakieś poczucie wstydu i poczucie zagrożenia. Czyli robimy teraz to, co powinno być lat temu 20 czy 20 kilka wstecz robione. Ale lepiej późno niż wcale. Wyszła, czy ten człowiek... Czy ten człowiek, a raczej bestia, to był niejaki Stanisław Supruniuk? Nie. Tenże sympatyczny Staszek Supruniuk przychodził, wiem, do Urzędu Poświęcił znaczny rozdział swoich wspomnień. Dokładnie. Ja też o nim pisałem w Bestiach. A to był gość, który nie dość, że prawda, służby tak zwane polskie, prawda, żadne polskie, no komunistyczne, to jeszcze bezpośrednio po prostu był funkcjonariuszem sowieckim, ale miał czelność na początku lat 90. przychodzić właśnie do urzędu, w którym Leszek pracował, domagać się bez przerwy wyższych uposażeń, odznaczeń, orderów, i rzeczywiście ten order na koniec dostał od córki swojego pracownika, od Danuty Hibner z domu młynarskiej, córki, prawda, podwładnego Stanisława Supruniuka z UB w Nisku. Co prawda potem ten order mu odebrano, no ale to świadczy o chucpie tychże ludzi, prawda, o tym, że oni się czuli zwycięzcami, właściwie czuli się zwycięzcami do końca. No ja mam nadzieję, że to, co Leszek mówi, że to jest rzeczywiście standard, że następne pokolenia rzeczywiście czują jakiś problem, widzą w ogóle w tych wszystkich sprawach, że nie przyjmują przeszłości ojców i dziadków pełną garścią, tylko widzą jednak pewne rysy na tych życiorysach. Mam nadzieję, że tak jest. Znaczy też powiedzmy, że są też przykłady, nie chcę nikogo tam wywoływać, ale no takiego dobrej postawy w stosunku do tej przeszłości. Są także gdzieś w środowiskach konserwatywnych ludzie, którzy mieli w rodzinach jakieś niechlubne tego typu no, wątki i potrafili i zmierzyć się z tym uczciwie i o tym jasno i twardo powiedzieć i jakoś samemu sobie z tym uporać i służyć dzisiaj Polsce. Z drugiej strony jest tak, że często ta reprodukcja postkomunistycznych elit, no ona, nie chciałbym, żeby zabrzmiało tak, jak żeby wnioskiem z tej naszej dyskusji było to, że problem jest jedynie genetyczna reprodukcja, bo ona często się też odbywa w inny sposób. Ludzie, którzy wchodzą do instytucji opanowanych, na przykład, nie wiem, doskonale pokazuje to film Układ zamknięty, prawda, no wchodzi młody prokurator do prokuratury, w której starzy jest bezrządzą, on po dwóch latach, jak będzie inteligentny, tak powiedział, będzie działał tak jak oni. W mediach jest tak samo, znaczy ja się jeszcze najmniej boję ludzi, którzy mają tego typu, jakby, czy najmniej boję, no. Ja znam wielu ludzi, którzy powinni, biorąc pod uwagę to, kim byli ich rodzice i tak dalej, służyć dzisiaj Polsce. A z pełną świadomością wchodzą w ten układ i robią
robią złe, niemądre, głupie i szkodliwe rzeczy. Więc to nie jest wszystko mówię, takie proste, tu nie same geny decydują. Ale oczywiście, oczywiście jest też tak, że za rodziców się do końca nie odpowiada, ale ta próbka, która socjologiczna nam się jawi, ona jest coś przerażająca. Ona mówi więcej o tej reprodukcji PRL-u i zwłaszcza początków PRL-u, jakby w wolną Polskę, niż cokolwiek innego i do tego trzeba o tym mówić po prostu. Panowie, ja, ponieważ, dobrze, dosłownie po ostatnim zdaniu, bo pytania potem to już bezpośrednio w takim razie i będziemy powoli kończyli. Również trzeba o tym mówić, bowiem rozmywano różnice między dobrem a złem, a wychodzi na to, i z Leszka doświadczenia, i z mojego, że naprawdę ubecy się legendują wobec dzieci i wnuków. W University of Virginia pokazał się chłopak, ja tam uczyłem, aż był po mnie. Pokazał się chłopak, który dostał doktorat od Grossa w Princeton. Ten chłopak urodził się w Stanach Zjednoczonych. No i mama mu opowiadała, jaki świetny jest dziadek. On do tego dziadka zaczął jeździć. W latach 80. dziadek się zajmował wtedy głównie pisaniem książek o generalicji II RP, ale dziadek mi podpadł. Jak ten chłopak pewnie miał z 10 lat, czyli na początku lat 90. dziadek mi podpadł, bo napisał list do polityki. I napisał list lewacki pro czerwony terror i się podpisał, że żołnierzem AK. To było zanim jeszcze Leszek zaczął za karę czytać wszystkie te gnioty, bo ja zawsze wszystko czytam. Mi wszystko jedno, kto pisze, wszystko czytam. Wybrane dzieła Kim Il-sunga też przeczytałem. Nic mi nie szkodzi. I mówię Leszkowi, Lechowcu, ty sprawdź, co to jest za osioł, który się właśnie ujawnił. Wyszedł z lasu, Henryk Kosk. No i Leszek ujawnia jakieś tajemnice służbowe? Kapitan informacji wojskowej. Był w AK 3 tygodnie, żeby rozpoznać teren, a potem 500 osób do gułagu posłał. Nie, przepraszam, on był w SMERSZ. W SMERSZ, a nie był w UBECI. Po czym przeszedł do UB, ale w ankietach personalnych zataił, że jest, że był w AK, czyli nie pisał, co robił SMERSZ. Za co go w 50 roku prześladowano. Usunięto go mianowicie do Ministerstwa Handlu Zagranicznego. A córkę, nie wiem czy oszukał, czy córka chciała ściemnić, w każdym razie wnuk. Był dumny. Tak. I do dziś jest dumny. Aż się zobaczymy znowu. Ale to jest w jakiejś mierze zwycięstwo, tak? Znaczy dzisiaj przecież... Tak, bo Liga Dzieciaki z Ligi Republikańskiej, tak. Lechowiec wyciągnął to, poszły pikietować mu dom i informowały sąsiadów, kto tam mieszka. Ale o to też idzie bój. Co do demonstrantów, którzy Polaków w obronie życia w Berlinie demonstrowali, co krzyczeli młodzi skrajni lewacy? Wasze dzieci będą takie jak my. Ta bitwa też idzie o to znaczy co jest punktem odniesienia, co jest wzorcem i nieprzypadkowo nikt w Polsce nie ma dzisiaj carskiego urzędnika dziadka, choć takowi byli, prawda? Znaczy to wybieramy jako naród, wybieramy dobry nurt, dobry wątek. Wszyscy byli powstani. Wszyscy byli w powstaniu z kościołem. Proszę Państwa, ja już muszę skończyć, bo bardzo ciekawie, ale widzę wymykające się postaci, strasznie tego nie lubię, trudno na nich jest i bardzo dziękuję za to spotkanie, Leszek Grzebrowski, profesor Chodakiewicz, i Tadeusz Burzański. Bardzo Państwu dziękuję. Dobre spotkanie kończy się zawsze za wcześnie. Bardzo jeszcze raz za przybycie jesteśmy wdzięczni. Zachęcamy do nabycia tych wspaniałych książek, a panom życzę kolejnych udanych pozycji, które będą od swojego. Prawda. Dziękuję bardzo.